Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Freak Fight Polska, z tej strony Matt. Fame MMA 13 zbliża się wielkimi krokami, w związku z tym w najbliższym czasie skupimy się na gwiazdach właśnie tego wydarzenia. W dzisiejszym materiale przedstawiamy Wam historię zawodnika z bardzo bogatą przeszłością sportową. Stoczył 9 walk w szeregach największej organizacji MMA na świecie, UFC. Z 5 z nich udało mu się wyjść zwycięsko, jedna okazała się remisowa, a 3 zakończyły się porażką. Był również tymczasowym mistrzem wagi lekkiej w największej Europejskiej Federacji Sportowej KSW. Te i wiele innych osiągnięć czynią go jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikiem Fame MMA. Oczywiście nie licząc Marcina Najmana. Te 10 sekund będę cię miał bocznych dosiadzie albo dawaj. Chcesz się Jak sam wspomina, mimo że ma już na karku 35 lat, dalej czuje i zachowuje się jak 18-latek. Irlandzki zadymiarz, często określany jako kapryśny zawodnik, z którym niełatwo się współpracuje. Pojedynki Normana często wiążą się z kontrowersjami i lubi on poddymić, przez co idealnie odnajduje się we frikowym środowisku. Ostre wymiany słowne nie są mu obce i mimo że nie zna dobrze języka polskiego, kilka słów wystarczyło, aby zdobyć sympatię polskich widzów. Poza walkami lubi ostro poimprezować i, cytując Kizo, jak wpada do kumpli na herbatkę, to piątek staje się poniedziałkiem. Jednak zacznijmy od początku. Norman Park przyszedł na świat w grudniu 1986 roku i ma 35 lat. Urodził się w Bushmills, jest to wieś mieszcząca się w Irlandii Północnej, która według spisu z 2011 roku ma zaledwie 1295 mieszkańców. Mierzy on 180 cm wzrostu, a większość jego walk w profesjonalnej karierze odbywała się w kategorii lekkiej, czyli do 70 kg. W okresie dorastania Norman prowadził typowe życie nastolatka, nie miał w życiu szczególnego celu, nie zastanawiał się co będzie za parę lat, lecz żył z dnia na dzień. Pełnią życia żył tylko w weekendy i to na nie czekał najbardziej. Lubił się wygłupiać i imprezować z kolegami. Park swoje nastoletnie lata opisuje jako lata, w których zmierzał donikąd. Gdy miał około 15 lat, palił trawkę z przyjaciółmi i oglądał zawody strongmanów, mimo że nie był wtedy w żaden sposób związany z Polską, to kibicował nikomu innemu jak Mariuszowi Pudzianowskiemu. Polska góra! Niedawno zapytany o potencjalną walkę z Pudzianowskim, Norman wprost przyznał, że Mariusz by go szybko powalił i zdominował. Sporty walki były czymś, co nakierowało go w życiu, jednak wbrew pozorom jego największą pasją za dzieciaka była piłka nożna. Od małego dużo czasu spędzał na boisku i marzył, aby zostać piłkarzem, jednak przez problemy oraz kontuzje zrezygnował z tej dyscypliny. Od wielu lat jest również wielkim fanem Manchester United. A jeśli ty jesteś fanem sportów walki oraz freak fightów, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco. Trenując piłkę nożną, jednocześnie zaczął trenować judo, miał wtedy 16 lat. W tej dyscyplinie dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju, po drodze doszedł do tego boks, aż w wieku 20 lat rozpoczął przygodę z MMA. W tym samym wieku postawił pierwszy krok na zawodowej scenie MMA, przegrywając w debiucie przez poddanie w pierwszej rundzie. Kolejne 10 pojedynków wygrał, 9 rywali zmusił do poddania, a jednego pokonał przez techniczny knockout. W 2010 seria wygranych Irlandczyka została przerwana, jednak Norman szybko powrócił na drogę zwycięstw. Pokonał 4 kolejnych rywali, dzięki czemu pierwszy raz dostał szansę w walce o pas. Wygrał walkę, stając się mistrzem federacji Cage Contender. Kolejnym przełomowym momentem w jego karierze było uczestnictwo w programie The Ultimate Fighter. Jest to amerykańskie reality show promujące mieszane sztuki walki. Projekt jest bezpośrednio powiązany z federacją UFC. Norman wygrał programowy turniej, którego nagrodą był kontrakt z największą federacją na świecie. Od roku 2012 do roku 2016 walczył z powodzeniem dla amerykańskiego giganta. Tak jak wcześniej wspomniałem, jego bilans w UFC wynosi 5 porażek, 3 zwycięstwa i 1 remis. Ostatecznie pożegnał się z federacją i dołączył do rosyjskiej organizacji ACB, aktualnie ACA. Walki walkami, jednak to co wzbudza równie duże zainteresowanie, to zarobki zawodników. W Hyde Parku Norman przybliżył stawki, jakie zarabiał podczas swojej kariery. Jego największa wypłata w UFC wynosiła 44 tysiące funtów sterlingu. Przy aktualnym kursie jest to około 240 tysięcy złotych. Dostał tyle za wygraną walkę w Dublinie w 2014 roku na UFC 46. Co do wypłaty z Fame'u, nie podał konkretnej liczby, jednak powiedział, że to właśnie w Fame MMA dostał największą wypłatę w swoim życiu. Wracając do tematu, w ACA zwyciężył kolejny pojedynek i przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Był rok 2017 i Norman Park po raz kolejny stanął do walki o pas, tym razem w federacji Bamma. Pokonał on na punkty swojego rywala, jednak pas nie mógł trafić w jego ręce, ponieważ nie wykonał on limitu wagowego. W tym samym roku trafił do polskiego KSW. Zadebiutował podczas gali KSW 39, odbywającej się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
przegrał równą walkę o pas mistrzowski z Mateuszem Gamrotem decyzją jednogłośną. Pojedynek w Warszawie był na tyle wyrównany, że na kolejnej gali doszło do rewanżu. Tym razem walka w Dublinie zakończyła się w drugiej rundzie przez przypadkowe faule Gamrota w oczy Parka, jednak wynik został uznany za nieodbyty. Co ciekawe, przed rewanżowym pojedynkiem w Dublinie Norman miał sprawę sądową, postawiono mu kilka małych zarzutów głównie związanych z prowadzeniem pojazdu i zamieszania w bójkę. Groził mu wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu, wówczas nie mógłby zawalczyć w Dublinie. Ostatecznie irlandzki sędzia potraktował go łagodnie, ponieważ wiedział, że zarzuty mogłyby zaprzepaścić jego dobrze rozwijającą się karierę, a podobną sytuację miał w przeszłości Conor McGregor. Dopiął swego w 2019 roku, wygrywając z Marcinem Wrzoskiem i stając się jednocześnie mistrzem KSW wagi lekkiej. W polskiej federacji mierzył się z takimi nazwiskami jak Sowiński, Mańkowski, Wrzosek czy Gamrot i tylko ten ostatni dwukrotnie okazał się od niego lepszy. Z racji tego, że obaj zawodnicy nie pałali do siebie sympatią, często dochodziło do przepychanek i ostrych wymian słownych. Jedną z najgrubszych akcji była ta, w której jeden z członków teamu Gamrota wypłacił Normanowi solidnego ciosa na szczękę, ponieważ ten jako pierwszy zaatakował Borysa Mańkowskiego, który również był wtedy w narożniku Gamrota. Po KSW nadszedł czas na Fame MMA, tutaj jednak Norman mierzył się na zasadach bokserskich. Najpierw słynna walka z Cassiusem, którą wygrał po niemałych kontrowersjach, następnie rewanż z Borysem Mańkowskim na niestandardowych warunkach, w którym lepszy okazał się Polak. Łącznie w profesjonalnej karierze stoczył 37 pojedynków, z czego zwyciężył 28 razy, w tym 4 razy przez nokaut, 12 przez poddania i 12 przez sędziowskie decyzje. Kilkukrotnie nie wywiązywał się z limitów wagowych, przez co dostawał 30, a czasem 40% mniej wynagrodzenia za walkę. Jak sam wspomina, gdy zakończył przygodę z UFC, przestał aż tak bardzo poświęcać się swojej karierze i to może właśnie przez to pojawiały się problemy ze zrobieniem wagi. Norman Park uwielbia Polskę i jest to dla niego drugi dom, jednak jak sam mówi, nigdy się tu nie przeprowadzi, ponieważ ma w domu syna i jest to dla niego najważniejsze. Wspomina, że wcześniej po walkach odcinał się od świata na kilka tygodni i leciał w melanż, jednak teraz wolny czas woli spędzić z synem. Zainteresowała go polska historia, a jednym z jego celów jest nauczenie się naszego ojczystego języka. Podobają mu się również polskie kobiety, jednak jak sam ocenia, potrzebują one bardzo dużo atencji, co jemu nie do końca się podoba. Do tematu kobiet odniósł się również w wywiadzie dla Taxi Złotu. Like any wish in the private life, like that I meet my girlfriend? Nah, I don't want to meet my girlfriend. I'm not interested in girls really too much. I'm a fussy guy for girls, you know, but I don't want to meet a girl to settle down with her because it's not easy, you know. Not a fake people, fake. Yeah. You know, just want. Oh, he's now famous. Where you are famous, you have to be so, really careful. But I'm not stupid, you know. Like I've got my head screwed on. I see everything, what's real, what's fake. Resztę historii Normana Parka będziemy mogli oglądać na własne oczy 26 marca na Fame MMA 13. Wówczas stanie naprzeciwko wszystkim dobrze znanego Popka. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli materiał się spodobał. Trzymajcie się, cześć!